Witam serdecznie Państwa. Kiedy skończy się wojna na Ukrainie i czy w ogóle się skończy? Co się stanie wtedy z polską gospodarką? Czy polska gospodarka odżyje? I czy w ogóle wojna na Ukrainie się skończy? Czy Rosja wygra wojnę na Ukrainie? Czy Ukraina wygra wojnę o swój kraj, o swój naród? Czy Ukraina zostanie totalnie zniszczona? Na to postaram się może nie odpowiedzieć, bo odpowiedzieć na pytanie to jest bardzo wielki zarzut dla tej wypowiedzi, bo no, kto wie, co się tak naprawdę stanie na Ukrainie? Czy będzie dalej wojna, czy nie będzie wojny? Czy Ukraina wygra, czy nie wygra? Właściwie to tak naprawdę nie wie prawdopodobnie tego ani Putin, ani nie wie Zełenski, ani nie wie prezydent Stanów Zjednoczonych. Prawdopodobnie tego nikt nie wie, bo nie wiadomo, co się stanie. Nie wiadomo, jak się potoczy sytuacja, prawda? Gdy była pierwsza wojna, druga wojna światowa, też tego nikt nie wiedział. Też myśleli, że to wszystko będzie krótkie. Więc jest wiele, wiele znaków zapytania. Ale na pewno można przewidzieć, tak jak z walutami, czy tak jak z cenami akcji, pewne zależności. Czyli jeżeli widzimy, że coś się dzieje, to wiemy, że może tego być taki i taki wynik i po drabince, że tak powiem, eskalacyjne, czy po drabince takiej prognozowania, możemy dojść do jakiegoś rozwiązania bliżej lub dalej bliskiego rozwiązaniu sytuacji, prawda? Ale zanim do tego przejdę, bardzo proszę o subskrybowanie kanału na YouTube, o danie kciuka w górę, to zabierze Państwu tylko sekundę, a mi naprawdę pomoże, dziękuję z góry. I oczywiście chciałbym przypomnieć, że te materiały nie mogłyby powstać, gdyby nie xtxhouse.com, czyli porównywarka nieruchomości inwestycyjnych, nieruchomości na sprzedaż, na kupno, na wynajem, a także źródło z zakresu informacji na temat nieruchomości. Tak więc powracamy do tematu, tylko jeszcze wezmę łyka kawy. Bez kawy dzisiaj chyba tak ciężko. Dopiero druga, więc się rozgrzewamy. Tak więc, szanowni Państwo, wojna na Ukrainie. No oczywiście nas najbardziej interesuje wojna na Ukrainie z perspektywy Polski, z perspektywy Polaków. Nie do końca z perspektywy Europy Środkowej, bo jak wiemy, w Europie Środkowej są podzielone, jest podzielone spojrzenie na to, co się dzieje na Ukrainie i tak naprawdę też podzielone zaangażowanie na to, co się dzieje na Ukrainie. Na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę Węgry, prawda? Węgry, no Węgry to, Węgry, no, Węgry obstawają, są totalnie inne, aniżeli cała reszta Europy Środkowej. Tak się to wydaje, prawda? Już chyba wszyscy wiemy, jakie ma nastawienie naród węgierski do wojny na Ukrainie. Czy na tym dobrze wyjdą, czy wyjdą na tym źle, przekonamy się o tym w przyszłości. Wiemy jedno, że posiadanie takiego państewka jak Węgry w Europie, który wydaje się jakby z wielu perspektyw nam się wydaje, może tak do końca nie jest, może po prostu Węgrzy dbają o swój własny interes. Po prostu dbają o swój własny interes i to nie jest w ogóle dziwne, że jakiś naród dba o swój własny interes bardziej aniżeli o interesy innych narodów, prawda? U nas troszeczkę w Polsce jest to tak zagubione, że u nas w Polsce niestety mamy takich prometeuszy, takich niektórzy to bardziej nienawidzą inne narody, aniżeli kochają swój własny, lub też bardziej kochają, tak kochają inne narody, żeby oddali swój własny za inny naród, prawda? No niestety mamy, chcąco lub nie chcąco tak robią,
Taka jest prawda, niestety. Taka jest rzeczywistość i najgorsze w tym wszystkim jest, że tacy ludzie to są bardzo często decydenci, są to ludzie, którzy niestety decydują o naszym życiu, o naszej przyszłości, o naszych pieniądzach, o ekonomii i wielu innych aspektach naszego życia, które tak naprawdę dotyka nas na co dzień. I to ma gigantyczny związek właśnie także z wojną na Ukrainie. Zatem, jaki będzie przebieg? Czy już niedługo wojna na Ukrainie się skończy? Czy już niedługo ta krwawa, obrzydliwa napaść Rosjan na Ukraińców się zakończy? Czy zakończy się w XXI wieku to obrzydlistwo, które się wyczynia na Ukrainie? To, że Ukraina jest zbombardowana, niszczona kawałek po kawałku, a naród już doszczętnie wyrzucony ze swojego kraju i bardzo prawdopodobne, że bez pomocy Europy, bez pomocy Stanów Zjednoczonych, bez świata, nawet jeżeli Rosjanie się wycofają, to po prostu Ukraina sobie sama nie pomoże. No nie będzie w stanie, taka jest prawda. I teraz się trzeba zapytać, nawet jeżeli Ukraina wygra, to kto ma zapłacić? Kto ma dać Ukrainie pieniądze i za co? Ukraina będzie musiała podpisać bardzo dużo po prostu deali. Na szczęście dla Ukrainy jest to, że Ukraina jest dużym krajem. Dużym, biednym krajem, w których jest bardzo dużo bogatych ludzi, ale dla narodu, jeżeli Ukraińcy dojdą po rozum do głowy i otworzą Ukrainę wtedy dla Europejczyków i dla Stanów Zjednoczonych i dla całego świata, to zacznie napływać tam teoretycznie kapitał, prawdopodobnie, jeżeli Rosjanie się wycofają, ale to już jest inna rzeczywistość. I teraz właśnie, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim, Polacy? Najpierw z takiego punktu polskiego trzeba zacząć o nas, o Polsce. Oczywiście na wojnie na Ukrainie najwięcej tracą Ukraińcy, prawda? Najwięcej tracą Ukraińcy, ale teraz trzeba zadać sobie pytanie, kto po Ukraińcach traci najwięcej? Wydawałoby się, że traci Rosja, ale trzeba się zastanowić, czy na pewno. Może najwięcej traci Polska. Jedno jest pewne, w całej Europie najwięcej na wojnie, na Ukrainie traci Polska. Polska, naród polski, Polska, nasza ekonomia, nasza gospodarka, nasza waluta, nasza przyszłość, nasze serwisy publiczne, najwięcej traci Polska. Najwięcej traci Polska. Nie ma drugiego takiego kraju, ani nie są to Stany Zjednoczone. Nie ma takiego drugiego kraju, ani nie jest to Wielka Brytania, ani nie są to Niemcy. Najwięcej na konflikcie na Ukrainie traci Polska i Polacy. Gdyby nie Polska i Polacy, to Ukrainy już dawno by nie było. Już dawno by nie było. Tylko problem jest z tym, że wydaje mi się, że Ukraińcy mogą o tym bardzo, bardzo, bardzo szybko zapomnieć. Tak jest napisane, szanowni państwo, w wielu książkach jest napisane starożytnych przebiegi wojen, sojuszy. No i bardzo często właśnie się tak okazywało, że taki kraj jak Polska. Taki kraj jak Polska. Ja nie mówię, że tak będzie, ale ja mówię na podstawie starożytnych ksiąg, przebiegi wojen, sojuszy. To wszystko jest podobnie, bo natura ludzka jest raczej niezmienna. Kultura ludzka jest zmienna, ale natura tak nie do końca. Prawda? I w tych starożytnych ksiągach, nawet w Biblii jest opisane, nawet w Biblii, szanowni państwo, jest opisane. Jak to właśnie taki naród jak Ukraińcy, czyli nawet jest napisane słowo w słowo. Pamiętajmy, że Biblię też czytają inni ludzie, prawda? I kierują się też się kierują właśnie historiami z Biblii, szanowni państwo, i Żydzi, i cały świat zachodu, bo to przecież, mimo to, że to nie są katolicy, ale cały świat zachodu, no czytamy Biblię, na podstawie tego patrzymy, jak jest świat. I jeżeli ktoś zna Biblię, jeżeli ktoś czytał Biblię, to zrozumie teraz to, co powiem, bo tam jest napisane i też w innych starożytnych księgach, że właśnie w takiej sytuacji, którzy są Ukraińcy i na przykład Polacy, że bardzo często na przykład tacy Polacy dużo pomagają, 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 pomagają,
pomogą, a potem sojusze się odwracają. Na przykład w takim przypadku, gdyby na przykład Rosja ogarnęła Ukrainę, prawda? Wyobraźmy sobie, my pomagamy tej Ukrainie, pomagamy, przyjmujemy ich tam. No gdyby nie Polska, to Ukrainy by już dawno nie było. Nie ma takiego kraju, który pomógł tak jak Polska. Nie ma. Per capita, per osoba, per człowiek, nie ma. Nie ma. To przez Polskę przebiło się 5 czy 10 milionów Ukraińców. To przez Polskę płynie pomoc humanitarna i inne rzeczy. To przez Polskę wszystko idzie. To przez Polskę nie jest to ani Litwa, ani Łotwa, ani Estonia. Nie. Ani Finlandia. Przecież Finlandia też graniczy z Rosją. To Finlandia ma większą granicę z Rosją niż Polska. To ani Finlandia, ani Litwa, ani Łotwa, ani Estonia. Nie cierpi na tym, ani Słowacja nie cierpi tyle w takiej wielkości i w per capita jak Polska. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że my bardzo dużo pomagamy i pomagaliśmy i będziemy pomagać, prawda? Problem w tym, że jeżeli na przykład będzie taki outcome, jeżeli na przykład Rosja wygra i podporządkuje sobie Ukrainę, no to Ukraina stanie się państwem wrogim wobec Polaków. Państwem wrogim wobec Polaków. I Ukraińcy wtedy stwierdzą, a to wasza wina, że my tutaj z Rosją wojowaliśmy. No tak, no bo Zełenski ucieknie z kraju wtedy, albo Zełenskiego zabiją, prawda? Albo go tam wywiozą gdzieś na Sybir, prawda? No i wtedy Rosjanie będą musieli mówić, że to jest wina Polaków, że Rosjanie na nich napadli. No bo przecież taka jest narracja w Rosji, że źródłem wojny na Ukrainie, no to jest Zachód, a Zachód to najbardziej winna to jest Polska, prawda? No wojny, dlatego że Rosjanie napadli na Ukraińców i ich niszczą, no to wina Polski. No i Ukraińcy w to uwierzą. No Ukraińcy w to uwierzą, prawda? No taka jest prawda, no tak jest opisane w Biblii i tak dalej, tak jest opisane w starożytnych księgach różnych rodzajów wojen. To się nie zmienia. Sojusze, przegrane, wygrane, okupacja, to się nie zmienia. Za głupotę zawsze się płaci. Za głupotę zawsze się, szanowni państwo, płaci. I to jest niezmienne. To tak naprawdę ten schemat nie jest zbyt skomplikowany. Tylko zależy od tego, jak się potoczy. No i jeżeli Ukraina zostanie opanowana przez Rosję, no to Rosja stanie, Ukraina będzie dla Polski państwem wrogim, tak jak jest, no będzie wrogim po prostu państwem, prawda? Oczywiście wtedy, jeżeli Rosja wygra z Ukrainą, to ci Ukraińcy nie wrócą na Ukrainę, którzy wyjechali i ucieknie jeszcze więcej, więc... Kurczę, trzeba się tak zastanowić. Jeżeli Rosja wygra z Ukrainą, to oni będą mieli tę Ukrainę, ale z tej Ukrainy i tak wyjechało 10 milionów ludzi. Tyle milionów ludzi, wiecie, no na tej wojnie traci nogi, ręce, oczy. No, to jest tragedia. W ogóle ta wojna to jest tragedia generalnie. Tak chciałbym powiedzieć na stronie, że najwięcej na tej wojnie traci Europa Środkowa. Szanowni Państwo, co więcej, na tej wojnie najwięcej tracą Słowianie. Słowianie. Na tej wojnie najwięcej tracą Słowianie. Szanowni Państwo, na I wojnie światowej najwięcej stracili Słowianie. Szanowni Państwo, na II wojnie światowej najwięcej stracili Słowianie. Szanowni Państwo, i obecna wojna to największa wojna od II wojny światowej i na tej wojnie najwięcej na tej wojnie tracą Słowianie. Nie tracą Anglosasi, nie tracą Francuzi, nie tracą Niemcy, nie tracą Włosi. Nie traci świat arabski, znowu głupi Europejczycy, abym powiedział głupi Słowianie obecnie, sami siebie wyrzynają, sami niszczą u siebie kapitał, sami Chińczycy, oni wszyscy na tym, Azja na tym korzysta. Na tej wojnie najbardziej traci tak, no Europa oczywiście, tak? No ale generalnie Europa wcale tak na tym nie traci, jak traci Polska i szerzej Słowianie, tak? Bo to pierwsza wojna toczyła się na terenach Polski i dlatego Polska była taka biedna, jak odzyskaliśmy niepodległość. Była zniszczona. Nie dość, że byliśmy pod zaborami,
I to mówię o terenach Białorusi, tak? Bo to też o terenach Białorusi, bo tam Polacy mieszkali i tak dalej. Wiadomo, że pozabijani zostali, prawda? Akcja polska i tak dalej przez Rosjan i tak dalej. Ale to samo co na Ukrainie, bo to dzicz jest, prawda? I szanowni państwo, no ale na pierwszej wojnie światowej, no wiadomo, że odzyskaliśmy niepodległość i tak dalej. No była ta niepodległość. Tak, byliśmy pod tymi zaborami, pod butem, tak, germanizacja, tam rusyfikacja i tak dalej. No wszyscy wiemy, pamiętamy to z książek szkolnych, prawda? Czy tam to w podstawówce, czy tam w liceum, czy tam, nie wiem, w technikum, jakie tam szkoły teraz są. Tak więc podejrzewam, że edukacja w Polsce zbytnio się nie zmieniła, więc znaczy o historii dobrze uczyć swojego narodu, ale biorąc pod uwagę to, że edukacja w Polsce się zbytnio nie zmienia, tak jak nie zmienia się państwo polskie, to na pewno wiecie, jak to było pod tymi zaborami. No i dobrze, że wiecie, tak? No, z tej strony dobrze, że się to zbytnio nie zmienia, że to takie taka skamielina, gorzej pod innymi aspektami. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Szanowni Państwo, ale jaki to ma wpływ na polskiego złotego, na naszą gospodarkę, na nasze pieniądze, na nasz biznes, na naszą przyszłość? Gigantyczny, gigantyczny. Po pierwsze, chciałbym podkreślić, że na obecnej wojnie tak naprawdę Rosjanie osłabiają ten potencjał, który Słowianie, narody słowiańskie wybudowały od II wojny światowej. Poprzez nawet tam, nie wiem czy można powiedzieć, że wybudowaliśmy jakiś potencjał podczas komunizmu, no ale no nie było wojen, prawda? No nie było tego, prawda? Coś z tego tam było i tak dalej. No i teraz wszystko niweczy to wojna Rosjan z Ukrainą, z Ukraińcami. To wszystko niweczy. Więc jak Rosja wygra, no to tak naprawdę będzie miała ten wielki kraj. Ale w tym kraju i może nastawić źle, no bo wiadomo, że przecież na Ukrainie też jest opozycja, tak? Są ludzie, którzy przecież są tam banderowcy, którzy nienawidzą Polaków, prawda? Przecież to tam, przecież wiemy, czym był Wołyń. No to wystarczy takich przeciupać i to ich tam w 5 minut można przerobić na Polaków, prawda? Ale też jest opcja rosyjska na Ukrainie. Jest opcja rosyjska, prawda? Jest opcja rosyjska, oni siedzą teraz cicho, ale jest opcja rosyjska na Ukrainie, jest opcja banderowska i tak dalej. Wystarczy im tam coś pokazać, że taki, tak, siaki, owak, prawda? No i wystarczy. No i wystarczy. Taka jest prawda. Jedno jest pewne: jeżeli Rosja wygra, no to te 10 milionów Ukraińców nie wróci na Ukrainę, reszta ucieknie. Koniec, kropka. I na Ukrainie będzie mieszkało 20 milionów ludzi. I teraz jest pytanie, co się będzie działo z tym krajem? Rosja nie ma pieniędzy na odbudowanie tego kraju. Rosja nie ma pieniędzy na odbudowanie. Rosja po prostu chce, mi się zdaje, że Rosja chce po prostu doszczętnie zniszczyć Ukrainę, bo ona nie ma pieniędzy na zarządzanie tego kraju, a tym bardziej, powiem tak, za Stalina to było inaczej, prawda? To nie do końca była okupacja tej Ukrainy, tylko tam republika socjalistyczna, to inne sprawy, prawda? Tam już to totalnie zniszczone było, bo to pierwsza wojna zniszczyła, druga, głód, wiecie, no naprawdę, Ukraińcy to mają przerąbane pod kątem historii w rzeczywistości, tak? Ale sami są, nie są święci, bo na przykład popatrzmy na Wołyń, tak? Prawda? Popatrzmy na Wołyń, tak? Przecież żaden Polak nie będzie taka prawda. Polacy nie mają problemu z Ukraińcami jako ludźmi, z Ukrainą i tak dalej. No ale mają Polacy problem, na przykład Polacy jako Polacy mają problem, wiecie, z nazistami, z hitlerowcami, ze stalinistami mają problem, prawda? Bo to jest najgorsze, co może być, ale także z banderowcami. No nikt nie będzie z banderowcami się obcyndalał, prawda? Bo oni mają w sobie na sztandarach Wołyń, prawda? Rąbanie ludzi sikierami i tak dalej, no szanowni państwo, tak? Tak, więc Ukraina, nawet jak zostanie przez Rosję opanowana,
No to trzeba patrzeć. Tego w telewizji, szanowni państwo, nie uświadczycie, ale musimy patrzeć na to z każdej strony na podstawie starożytnych ksiąg. Prawda? Także, prawda? Jak to się działo, prawda? I na podstawie ogólnie historii wojny. Historii wojny, historii pierwszej, drugiej, tego okresu całego sowieckiego musimy z każdej strony pokazać. I o to chodzi, że jeżeli by Rosja okupowała Ukrainę, no to co wtedy? No to będą ciągle ataki terrorystyczne na tej Ukrainie. Będą ciągle te ataki. Ja powiem tak, gdybym był Rosjaninem, w życiu bym nie chciał mieszkać na na okupowanej Ukrainie, no bo ja wiem, że to będę szedł sobie, wiecie, ulicą i kula w łeb to jest pół na pół, czy dostanę od jakiegoś odruchu oporu ukraińskiego. I to zrozumiałe, żaden normalny Rosjanin nie będzie chciał mieszkać na Ukrainie, bo tam będzie ruch oporu. Ukraińcy będą walczyć o swój kraj. Będą walczyć o swój kraj, będą robili zamachy terrorystyczne i tak dalej. Tak będzie, prawda, jeżeli Rosja przejmie. Więc jest pytanie, przecież Rosja po prostu, mi się zdaje, że Rosja pod żadnym pozorem nie chce okupować Ukrainy. Ewentualnie ją zniszczyć. Rosja chce zniszczyć Ukrainę, upodlić do granic możliwości, no bo Ukraina jest za duża do okupowania. Przejąć te tereny na dole, tak jak zrobiła z Krymem, tylko ma problem, bo ta Ukraina się cholera broni, prawda? Myśleli, że będzie jak z Krymem, ona się broni i tak nie do końca. Chcieliby przejąć te tereny, tak będą niszczyć Ukrainę długo, jak mi się zdaje, że dopóki Ukraina nie odda tego Donbasu i tego Doniecka, prawda? Ten Donbas i Ługańsk, tych obwodów. Jak Ukraina powie, ok, oddajemy wam, no to do widzenia. Tylko, że Ukraina tego nie będzie chciała oddać, no to nie będą oddawać. To oni będą ich niszczyć, prawda? I będzie zamrożony konflikt. Więcej ludzi będzie ginąć, więcej Rosjan, więcej Ukraińców i to będzie bardzo złe. To jest złe w ogóle dla naszej części Europy i to jest złe. Także no dla nas jako Słowian, prawda? Bo tak naprawdę to się wybijamy, prawda? To jest bzdura. I z takiego punktu widzenia... Na pierwszej wojnie najwięcej straciła Europa Środkowa, centralna, tutaj my. Oczywiście powstała Polska, ale Polska prędzej czy później i tak by powstała, bo gdyby nie było wojen, to demograficznie żywią, że tak powiem, Polski, żywią narodu polskiego, demokratycznie rozpierdzieliłby zabory. No bo żywioł Polski... W 1900, 1910 i 15 tylu się rodziło, na rodzinę się rodziło 7 osób. 8, 9, 5, tak? 5 to było minimum. 5 to było minimum. Szanowni Państwo, do niedawna 5-osobowe, 5 dzieci to była normalka. Niedawno, 20 lat temu, 30, 40, 5 osób, 5 dzieci to normalka, czwórka. Prawda? A w 1900, no to tam po 5, 7, 8 na rodzinę, po 9, tyle się rodziło dzieci. Tuż żeśmy się tak rozwijali pod kątem narodowościowym, że żywioł Polski na zaborach niemieckim, pruskim, na zaborze ruskim i austriackim po prostu populacyjnie, no po prostu sami by uciekli ci Niemcy, no bo to, bo po prostu Polacy by sobie nie dawali już w kaszę mucha, oni by mówili, no ja jestem tu Polakiem i tu nie mam urzędów, nie mam tego, nie mam tamtego, prawda? I to by po prostu i tak musiało pójść, że tak powiem, prędzej czy później, i tak byśmy odzyskali niepodległość, gdyby nie było wojny, tak? A jakby nie było, no to i tak by była. Prawda? O niepodległość, gdyby nie było pierwszej wojny, tak? Między tam pierwszej wojny, gdyby... I druga wojna to samo, kto najwięcej stracił? No Słowianie najwięcej stracili, przecież no nie Niemcy, tak? Niemcy najwięcej nie stracili, nie. Niemcy zyskali, najwięcej stracili Słowianie. Myślicie, że Brytyjczycy dużo stracili, bo stracili imperium? Imperium i tak było do stracenia. Imperium było do stracenia, tak? Tylko druga wojna to przykryła. Imperium było do stracenia. Tylko zależy, ile tego imperium było do stracenia brytyjskiego. Tak? Druga wojna to przykryła. Po prostu malutka Anglia wielkości, wiecie, wielkości Litwy i Łotwy nie potrafiła tego wszystkiego utrzymać. Tak? Wielka Brytania jest wielkości Litwy, Łotwy i Estonii.
No więc jak ona miała utrzymać to wszystko, prawda? Nie była w stanie po prostu, no już, no nie było w stanie, bo była broń i tak dalej. Nie dało się tak utrzymać, tak? To cała Wielka Brytania musiałaby być zmilitaryzowana i tak dalej, tak? A nie tylko mieli statki. Przecież oni nie mieli wojska lądowego, Brytyjczycy. Jakie wojsko lądowe? Jest taka anegdota bismarckowska. Oczywiście Bismarck nienawidził Polaków totalnie. Nie wiem, z jakim cudem w polskich sklepach sprzedaje się śledzie Bismarck, nie wiem. Nie wiem. Przecież Bismarck nienawidził Polaków, przecież to jest ogłupianie Polaków, tak? To było na takiej zasadzie, to było na takiej zasadzie, że no taki kawał. Akurat ten kawał Bismarcka mi się podoba. Naprawdę trafia w sedno sprawy. Kiedyś brytyjski dziennikarz zadał pytanie Bismarckowi, co pan zrobi, jeżeli piechota Wielkiej Brytanii zrobi desant tam na niemieckim wybrzeżu. A on powiedział, no jak to co? Zawołałbym pierwszego lepszego policjanta i kazał ich aresztować. I teraz tłumaczę puentę tej anegdoty. Ano chodzi o to, że Wielka Brytania po prostu nie miała wojska lądowego i ich by było tak mało, że mógłby zawołać pierwszego lepszego policjanta i by im założył kajdankę i ich wsadził do więzienia, żeby lądowali na niemiecki tej, nie? No tak było. Wielka Brytania nie ma wojska przecież, tak? Oni mają statki, oni mają samoloty, oni mają tam jakieś rakiety, to, taką technologię, ale oni nie mają wojska przecież. Oni nie mają wojska, bo Wielka Brytania nie ma wojska. Oni mają oddziały specjalne, kilka tysięcy i tyle. Mają tam pod tym kątem fajne, dobre wojsko, ale tak to nie mają. I tyle. Dlatego ta imperium musiało upaść, prawda? I teraz właśnie powracając do puenty, tak? Do puenty. Kiedy się skończy wojna na Ukrainie? Mi się zdaje, że wtedy, gdy będzie dobry outcome dla Rosji. Albo gdy już po prostu Rosja nie będzie miała totalnej siły, ale jakoś wtedy będzie musiała to ukryć, że nie ma tej siły, na przykład stwierdzą, no dobra, Ukraina została zniszczona, znaczy nie, oni to powiedzą, że ekstremiści na Ukrainie zostali zniszczeni, już nam nie zagrażają, bla 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 bla, tak? W ten sposób, tak? I no, możemy się wycofać, tutaj zajmą ten Donbas i będzie zamrożony konflikt w Donbasie przez następne 8 lat, tak jak był przez ostatnie 8 lat, prawda? Tak się, i podejrzewam, że tak się zakończy wojna na Ukrainie, przechodząc, niszcząc najpierw Ukrainę i następnie przechodząc w konflikt zamrożony. Tam, bo w Donbasie i Ługańsku, jeżeli się utrzymają. Chyba, że Ukraińcy rzeczywiście odbiją Ługańsk i Donieck i wtedy, nie wiem, po prostu będą walić w nich tymi rakietami, nie wiem, będą robić wojny zaczepne, bo to można wjeżdżać i wyjeżdżać, nie wiem, rajdy, jak wiecie, w XV wieku, coś w tym stylu, nie? Coś takiego będzie, wiecie, będą wjeżdżać, niszczyć i wyjeżdżać, naprawdę. Nie wiem, wezmą jakąś tych będą brali, tych Czeczenów, prawda, którzy zresztą też przez Rosjan w 25% zostali wymordowani, no bo Rosja napadła na Czeczenię i wymordowała 25% Czeczenów. Ja pamiętam jako dziecko, żeśmy się w kościele modlili, że chodziliśmy do kościoła co niedzielę i żeśmy się modlili. Żeby jak najszybciej wojna w Czeczenii się skończyła, żeby dzieci nie cierpiały. Pamiętam to jako dziecko do dzisiaj. Wojna czeczeńska. Tak było, prawda? 40 tysięcy dzieci Rosjanie zamordowali, tak? Rosjanie zamordowali 40 tysięcy dzieci w Czeczenii. Proszę sobie to wyobrazić. Rosjanie zamordowali 40 tysięcy dzieci w Czeczenii. A, i jeszcze na Bałkanach się modliliśmy, pamiętam, bo kiedyś ludzie chodzili do kościoła, te kościoły były pełne, prawda? I było tak, że trzeba było się modlić, prawda? I życzenia dzieci składały i zawsze się po kościołach ludzie modlili właśnie o to. Tak więc
Popatrzmy, jaka dzisiaj jest Czeczenia. Czeczenia, mimo to, że Rosjanie zamordowali 40 tysięcy małych dzieci w Czeczenii, no to są zbrodniarze. I ci ludzie sobie chodzą normalnie dzisiaj, tak? A popatrzmy, Czeczenia jest po stronie Rosji. No, mimo to, że Rosja, na przykład, jeżeli się uda Rosji wygrać i przejąć tą Ukrainę, no to Ukraińcy na przykład za 20 lat będą po stronie Rosji, bo na przykład zapomną, tak? Bo wyrośnie nowe pokolenie i nie będą pamiętać, tak? A jak ktoś nie pamięta, no to jest głupi. To tak jak dzisiaj w Polsce, tak? Polacy nie pamiętają nie pamiętają Balcerowicza, więc się nabrali na kredyty hipoteczne, kupując 3 razy za drogie mieszkania na 3 razy za drogie kredyty. No bo nie pamiętali Balcerowicza, mama z tatą nie przypomnieli, nie powiedzieli, a nawet jak mówili, przypominali, to dzieci nie chciały słuchać, no bo przecież rodzice są głupi i nie wiedzą, tak? Bo teraz jest internet i Facebook i oni nie wiedzą, tak? No i dzieci nie słuchały, no i teraz mamy problem, nie? No ale teraz idzie następna pożogna w Polsce, bo chcą zrobić kredyty, w których państwo będzie spłacać odsetki po 7 tysięcy miesięcznie na łeb. No to w ogóle Polska się zawala, ale dobra, ale to jest inny temat, ale co z Ukrainą? Moim zdaniem, Rosja nie będzie chciała okupować Ukrainy i konflikt przejdzie w stan zamrożenia, bo prędzej czy później Ukraińcy też już nie będą mieli siły. Albo Ukraina rozwiąże problem, obecny problem, odbije Ługańsk i Donieck bardzo szybko i wtedy Rosjanie się wycofają. I wtedy Rosjanie się wycofają, jeżeli nie będą mieli siły, a oni nie ulegną, moim zdaniem nie ulegną, chyba że nie wiem, Putin, nie wiem, zmieni się władza i władza przyjdzie inna i powie, a to było niedobre, po co słowiańskie narody mają się zabijać i tak dalej, umierają dzieci i tak dalej i to jest złe, prawda? Wiem jedno, no ten konflikt się nie skończy, bo ten konflikt jest od 8 lat. To nie jest tak, że ten konflikt jest od dzisiaj. No, ja rozumiem, że niektórzy nie rozumieją, że ten konflikt był, do ludzi nie dochodziło, że jest wojna, że idzie wojna, że jest w Europie wojna i tak dalej, że w każdej chwili to się może rozlać i tak dalej. No ludzie tego nie rozumieli, prawda, w dużej części. I mnie to przerażało w naszym narodzie, prawda? Ja mówiłem takie rzeczy ludziom, a ludzie tam machali głową, jak na debila się patrzyli, prawda? No. No tak. No, czy jest taka zasada, że głupkiem jest ten, który ma rację jeden dzień przed wszystkimi, a weź mniej rację 5 lat przed wszystkimi, 6 lat przed wszystkimi, to będą cię brali za, wiecie, za czarnowidza, o. W najlepszym wypadku. W najlepszym wypadku, prawda? Tak więc, jeżeli chodzi o tą wojnę, moim zdaniem ta wojna się nie skończy nigdy. Nigdy w takim założeniu, że może nawet trwać 10 lat. Po prostu to będzie zamrożony konflikt. Konflikt przejdzie w stan zamrożonego konfliktu, czasem będzie sobie odżywał, czasem nie, w zależności od tego, co się Rosji będzie wydawało. Co się będzie Rosji wydawało. I teraz popatrzmy. Jeżeli Polska najwięcej traci na tym konflikcie, no to dla Rosji to jest dobrze, tak? Rosja szybciej sobie, wiecie, szybciej siebie bardzo w dużej części zniszczy tylko po to, żeby zniszczyć troszeczkę nas, prawda? Bo tak jak mówię, ta wojna jest w imię dolara amerykańskiego, w imię tak zwanych zachodnich wartości, jakie one by tam nie były, prawda? No ale generalnie Ukraina to jest ostatnia demokracja. Ukraina to jest ostatnia demokracja, prawda? Bo też jest walka o dolara amerykańskiego. No Ukraińcy nie do końca walczą tylko o swoją wolność, ale Ukraińcy w znacznej części walczą też o dolara amerykańskiego. Prawda? Bo jeżeli Ukraina wygra, no to co? Ukraina przegra, no to Rosjanie będą mi sprzedawać ten gaz, tak jak powiedzmy tam, bo przecież nie będą mogli zamarznąć, prawda? No to będą sprzedawać gaz i będą się rozliczać w rublu. A Ukraina przecież produkuje te zboża wszystkie. To jedzenie całe, prawda? I tak dalej. No to w rublu, tak? No to dla no to jeżeli opanują Ukrainę, no to Ukraina nie dość, że Rosja będzie domagała się zapłaty za gaz i za ropę w rublach. Przecież popatrzmy. W ogóle jaka to jest hipokryzja? Przecież wiele krajów europejskich wozi tankowcami rosyjską ropę.
Wiecie, to tylko Polska tam sobie zatrzymuje węgiel na granicy opłacony, który był opłacony jeszcze. To tylko my sobie tak, my tylko tacy jesteśmy jacyś, wiecie, nie wiem kto u nas rządzi naprawdę. Opłacony węgiel żeśmy zatrzymali. Jak już był opłacony, to powinien wjechać. No i tyle. A teraz nie mamy, wiecie, czym palić. Jak opłacony, to już powinien wjechać. No jeżeli zapłaciliśmy, no to chyba, jeżeli za coś zapłaciłem, no to chcę to dostać, nawet jak takiego jednego i drugiego delikwenta nie lubię. No ale zapłaciłem, no to dawaj, tak? A my żeśmy sobie zatrzymali opłacony węgiel na granicach, tak? A greckie, czy tam jakieś tam cypryjskie, czy coś, tankowce wożą ruską ropę i wszyscy się cieszą, tak? Tak to działa, prawda? Tak to działa. Druga sprawa, no jeżeli Rosja wygra z Ukrainą, no to Ukraina będzie się z Rosją rozliczała za gaz w kopiejkach. W rublu, ale Ukraina będzie, ja nie wiem jak się Ukraina rozlicza za zboża i tak dalej, ale na pewno to będzie tak zrobione, że na pewno będzie rozliczane wszystko w ruskim rublu. Ja nawet bym się nie zdziwił, gdyby na Ukrainie ruski rubl, no bo jak Rosja wygra z Ukrainą, no to na Ukrainie będzie można wprowadzić rubla rosyjskiego, prawda? No i wtedy wszystko będzie rozliczane w rublu. I popatrzmy, jaki będzie rubel, prawda? Albo wprowadzą, nie wiem, rubla 2.0 i zboże z Ukrainy. Popatrzmy, nie ma zboża z Ukrainy, nie ma jedzenia na świecie w dużej części, prawda? Teoretycznie, tak? W Polsce jest, bo my produkujemy, ale no inni nie mają. No to będą się rozliczać nie w dolarze amerykańskim za gaz, tylko w rublu. Za jedzenie nie tam w dolarze czy w jakichś innych walutach, tylko w rublu, prawda? Albo w jakiejś tam, nie wiem, hrywnie podporządkowanej rublowi. Ten sposób, prawda? Ale no jak wygrają, no ale jak wygrają, no to będzie ruch oporu, prawda? Więc to się, jeżeli Rosja będzie okupować Ukrainę, to się nigdy nie skończy. Tylko że wtedy Ukraińcy nie wrócą na Ukrainę pod ruskich, nie ma takiego bata, nikt nie wróci i jeszcze więcej wyjedzie. Jeszcze więcej wyjedzie z Ukrainy. Więc tak się ta wojna może zakończyć, że to będzie taka wojna. Wiecie, taka, która się nie zakończyła w ten sposób, albo właśnie będzie zamrożona jak konflikt w Doniecku i Donbasie, i dlatego Ukraińcy dalej będą mogli uciekać z Ukrainy, bo teoretycznie Ukraina jest objęta konfliktem. Prawda? Jaki to ma związek na Polskę, prawda? No Polska płaci najwięcej z całej Europy za to wszystko, prawda? Jesteśmy krajem tranzytowym, najwięcej przyjęliśmy Ukraińców, prawda? Porównując naszą siłę nabywczą, PKB i to wszystko, prawda? To tak naprawdę żaden kraj nie robi tyle co Polska. Żaden. Żaden kraj. Żaden kraj. I teraz jest pytanie. Dlaczego? Dlaczego my, jako NATO, dlaczego Polska robi najwięcej? Trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Bo co, jesteśmy najwięksi, ale niech inni robią w porównaniu do. Dlaczego my to mamy robić? Dlaczego my? Dlaczego my? Dlaczego my to mamy robić? Dlaczego my mamy cierpieć, prawda? Tylko. Aż tak mocno. Ja nie mówię, że inne kraje nie robią, bo robią, prawda? Jak najbardziej. Tak, oczywiście robią. Ale my najbardziej cierpimy. Dlaczego? Ale przecież jest NATO i Unia Europejska, to o co chodzi? Przecież tu chodzi też w tej całej wojnie o Unię Europejską, stowarzyszenie z Unią Europejską, Ukrainę. No, dlaczego mamy cierpieć za to wszystko? Niech cierpi równomiernie cała Unia Europejska. To u nas jest inflacja 20%, tak? To u nas oprocentowanie kredytów 10%, a nie we Francji. We Francji oprocentowanie kredytów to 3%, a inflacja to 6%. Popatrzmy, co się dzieje. No, szanowni Państwo, tak? Przecież Francuzi nie wzięli 3 milionów Ukraińców, tak? Francuzi są 3 razy bogatsi, jest ich prawie 2 razy więcej niż Polaków. No tam 1,6 raza. A my wzięliśmy tyle Ukraińców, pomagamy ich, karmimy, żywimy, tak? Kolejki w NFZ-cie, a Francuzi są 3 razy bogatsi, jest ich 1,5 raza więcej i mają do tego prawie 2 razy większy kraj. Francuzi cierpią? Nie. Włosi cierpią? Nie. Nie wiem, kto cierpi. Anglicy? Brytyjczycy cierpią na tej wojnie? Nie. Nie, 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 nie.
Polacy. Polacy. Więc no, mi się wydaje, że dopóki Polacy będą tak mocno na tym cierpieć, bo będą się dawali cierpieć, tak? I cierpienie nie będzie rozłożone na inne kraje Europy. No bo popatrzmy, na Finlandii jaka jest inflacja? 9%, ale na Finlandii jakie mają oprocentowanie kredytów? No 3%. A w Polsce co? No inflacja 20 i oprocentowanie kredytów hipotecznych 10. To Finlandia cierpi? Finlandczycy cierpią? Nie. Nie cierpią. Nie cierpią. Chcą. Finlandczycy po prostu chcą załatwiać sprawy Ukrainy cudzymi rękoma, czyli Polakami w dużej części, tak? Taka jest prawda. No, Litwini, Łotysze i Estończycy też mają przerąbane, no bo mają, to prawda. Ale to przez nas wszystko idzie i tak dalej. My jesteśmy tu gwarantem. My najwięcej wykładamy, no, teoretycznie, tak? Taka jest prawda. Taka jest prawda, więc im dłużej, im mocniej Polska będzie na tym tracić, tym nawet Rosja kosztem swojego własnego bezpieczeństwa, swojego własnego bogactwa i swojego własnego upośledzenia coraz większego, będzie prowadziła to, co prowadzi na Ukrainie, jeżeli to będzie szkodziło Ukrainie i jeszcze przy okazji Polsce. Tak? Będą to prowadzić, więc trzeba zrobić tak, żeby Polsce to wcale mocno nie przeszkadzało. No ale wiecie, ale są w NATO kraje, no słuchajcie, kraje NATO zagrażają NATO, Polska jest zagrożona, inne kraje NATO, ale kraje NATO wcale nie są jednomyślne w tym, co się obecnie dzieje. Prawda? Tak samo Unia Europejska, przecież to Unia Europejska namawiała Ukrainę do stowarzyszenia i tak dalej, przecież te wszystkie Majdany, to wszystko to też przez Unię Europejską, znaczy przez, no, Unia Europejska ich tutaj zaprasza, no to co, przecież Polska to nie jest tylko Unia Europejska, prawda? Przecież do Wielkiej Brytanii wyjechało tylko 50 tysięcy Ukraińców. Do Wielkiej Brytanii w ogóle Ukraińcy nie mogą jechać. Do Wielkiej Brytanii, żeby Ukrainiec pojechał, to musi go jakaś rodzina zaprosić. Rodzina i on jeszcze musi dostać zezwolenie na to. Ja nie mówię, to nie oznacza, że my mamy nie pomagać Ukraińcom, bo, no bo trzeba, tak? Bo trzeba, tak? Ale popatrzmy, co inni robią. Przecież to jest jedna wielka kpina, tak? No, ilu Ukraińców przyjęła Wielka Brytania? 50 tysięcy. A ilu 50 tysięcy, a ilu imigrantów do Wielkiej Brytanii w ostatnim roku przyjechało? 0,5 miliona. Przyjęli 50 tysięcy Ukraińców, ale do Wielkiej Brytanii przyjechało 0,5 miliona z całego świata. A przyjęli 50 tysięcy Ukraińców, gdzie jest wojna z NATO i tak, pod NATO, pod Unią Europejską, pod Europą. Trzeba zrozumieć, a Francja, trzeba to zrozumieć, prawda? I teraz jest pytanie, i teraz na przykład jest taka sprawa druga, tak? No, chcą zacząć powoływać Polaków do armii, prawda? I tak dalej, zwykłych Polaków, tak? Przedsiębiorców, zwykłych Polaków i tak dalej, tak? I co teraz jest pytanie? Polacy zaczną uciekać z Polski, bo w Polsce na przykład przez tą wojnę czynsze wzrosły dwukrotnie. W Polsce po prostu się nie da żyć w porównaniu do innych krajów obecnie, bo w Polsce wynajęcie mieszkania jest droższe niż w Hiszpanii, w Portugalii, a nawet w Anglii. Nominalnie już. Nominalnie, szanowni państwo. Nominalnie. Liczone w euro. Zaciągnięcie kredytu to jest imposybilizm bezsensowny. Tylko można sobie krzywdę tym zrobić. I teraz jak jeszcze, no niestety, no mówię, rządzą nami ludzie, szanowni państwo, którzy wprowadzają to, że każdego roku setki tysięcy Polaków będzie powoływanych do wojska, no to Polacy będą stąd uciekać. No to im dłużej ta sytuacja będzie, tym więcej Polaków stąd ucieknie i nikt tu nie będzie wracał. Żaden normalny Polak tu nie będzie wracał do Polski, prawda? Im dłużej taka sytuacja, tym Rosjanie bardziej się cieszą, prawda? No im dłużej mamy takich ludzi, którzy zatrzymują węgiel na granicy i tak dalej. No, ale proszę państwa, my mamy ludzi u władzy obecnie, którzy zamykali szpitale, a otwierali w tym samym czasie hipermarkety. No, dostanie się do lekarza i do szpitala graniczyło z cudem,
Ludzie tysiącami umierali, ale hipermarkety były otwarte. No to rozumiem, że to była. No hipermarkety były otwarte. No to ja nie rozumiem. No to dlaczego te hipermarkety były otwarte? Francuskie hipermarkety, niemieckie, to wszystko było otwarte. To ja nie rozumiem. No. Ja osobiście tego nie rozumiem. I właśnie o tym, co są u nas tacy decydenci, że dla pieniędzy zrobią wszystko. Dla pieniędzy zrobią wszystko i pod publikę i tak dalej. No tacy ludzie nami rządzą. I o to chodzi, że im dłużej ten stan trwa, tym Polska w Polsce będzie dokonywał się rozpad, rozpad, rozpad już i tak śmiesznych instytucji ATRAP, szanowni państwo, bo to przed wojną na Ukrainie tak było i nawet przed tą całą pandemią. Polskie instytucje państwa polskiego to atrapy. W wielu przypadkach. Ja miałem z tym styczność, to są atrapy. Tam tylko ludzie siedzą i udają, że oni są do czegoś. To są atrapy. To są atrapy. To jest śmieszne państewko. To są atrapy. Są instytucje, jest ich dziesiątki różnych, które mają pomagać obywatelowi i na to idą ciężkie pieniądze w podatkach. Szanowni państwo, ja miałem z tymi instytucjami styczność. To są atrapy. To są atrapy, to się w głowie, szanowni państwo, nie mieści. A co teraz będzie? A co teraz jest? Jest coraz gorzej. No z miesiąca na miesiąc. Z miesiąca na miesiąc. Więc moim zdaniem, im my będziemy sobie dalej sami się, że tak powiem, upadlali, tym Rosja dalej będzie chciała to czynić, bo widzi, że jest tego efekt. Że osłabia Europę Środkową. Prawda? Więc jeżeli widzi, że osłabia Europę Środkową, bo najwięcej po dupie dostaje Europa Środkowa, najwięcej dostaje Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacy. Najbardziej po dupie dostajemy. My. My i oczywiście w pierwszeństwie Ukraina. Tylko te wszystkie kraje są częścią NATO i Unii Europejskiej, a w innych krajach, no, w porównaniu do tego, co się dzieje w Polsce, to jest minimum. W ogóle, szanowni państwo, no mówmy, jaka jest prawda. Nikt nie nosi takiego ciężaru, jaki nosi Europa Środkowa na tym, co się dzieje, mimo to, że no jest NATO i Unia Europejska. Widzimy, że to w ogóle tak nie działa, że to nie jest jakiś klub ludzi się nawzajem wspierających, jeżeli jest zagrożenie, nie? Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Afrykańczycy w pewnym momencie ruszyli na Hiszpan. No i oni by tam nawalali w tych Hiszpanów, no myśmy się zastanawiali, Polacy zaraz by krzyczeli, trzeba tam tych Afrykańczyków, tam Hiszpanię bronić i tak dalej. By nie było w ogóle w tydzień, by była sprawa załatwiona. W tydzień. I Polacy by to zrobili, bo Polacy by wiedzieli, tak? Bo Polacy, ja nie mówię, że Hiszpanie mają z jakimś czymś problem, ale w Hiszpanii jest inflacja 6%, a kredyty mają 4%, czy 3,5%. Tak? Kto za to wszystko płaci? Europa Środkowa za to wszystko płaci. Oczywiście Ameryka też się dokłada bardzo dużo, ale w porównaniu do ich potencjału, no Brytyjczycy też się dokładają, też pomagają, tak, prawda, ale popatrzmy na liczby. Popatrzmy na same liczby. Francuzi? Szanowni Państwo, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Polskę, to tak naprawdę w Polsce, to tak naprawdę w Polsce popatrzmy. Mamy, Szanowni Państwo, 100 oszą. 100 oszą, tak? Mamy, nie wiem, 3, nie wiem, 300 Lidlów, nie wiem, 1000 Biedronek, prawda? Nie wiem, co my tam mamy jeszcze, nie wiem, Carrefoury, nie Carrefoury, nie wiem, co my tak ma, co my tam mamy. I teraz jest pytanie. Ile te wszystkie firmy to wszystko płaci na Wojsko Polskie? I jeżeli dojdzie do sytuacji, to ile Francuzi wyślą samolotów do Polski? Ile samolotów wyślą Portugalczycy? Rozumiem, że my mamy bronić Auchan, Lidla, Biedronki, nie wiem, Lidla, Biedronki, Auchan, Carrefoura, nie wiem, Intermarché, mamy to bronić. Przecież to nawet nie jest nasze, prawda? Przecież to nie jest nasze nawet, prawda? Ile na Wojsko Polskie płacą zagraniczne korporacje, które rozjechały polski handel na przykład, prawda? Ile? Ile? Każdy normalny człowiek broni
swojego majątku, wiecie, swojej rodziny, swojego dobytku i tak dalej, tak? To jest normalne. No to proszę bardzo, jeżeli Francuzi chcą bronić Auchan, Niemcy Lidla, tam Portugalczycy Biedronki i tak dalej, proszę bardzo, no nie? Ale tu we Francji 6% jest inflacja, a w Polsce jest 20%. To we Francji kredyt na dom wynosi 3,5%, a w Polsce 10%. A nawet nam nie chcą oddać naszych pieniędzy z Unii Europejskiej, za które płacimy, prawda? Więc moim zdaniem, jeżeli z punktu widzenia Francuzów i na przykład Anglików jest dobrze, aby osłabiać Europę Środkową, no to to będzie trwało bardzo długo. I jeżeli Rosjanie widzą, że to jest bardzo dobre, bo Litwa, Łotwa, Estonia jest osłabiana, a Rosjanie mają doktrynę osłabiać wszystkich i wszystko naokoło ich gigantycznego kraju, no to oni będą to robić tak długo, aż już naprawdę nie będą mogli, prawda? No ale jeżeli widzą, że w Polsce jest 20% inflacja, na Węgrzech 20%, w Słowacji 20%, na Litwie, Łotwie, Estonii po 25%, prawda? No to oni będą to makabrycznie długo robić. Makabrycznie. Co innego, gdyby w Polsce była inflacja jak we Francji 6%, a kredyty były na 4% i nic by się w Polsce z tego punktu nie działo. Ukraińcy i tak by do nas przyjechali, i tak byśmy im pomagali i tak dalej, tak? Nie. Ale dlatego w Polsce inflacja jest 20% i kredyty są 10% i ludzie nie wiedzą, co robić teraz obecnie, bo jest drugi Balcerowicz. No to ta wojna będzie trwała w nieskończoność, jeżeli tak to na Polskę będzie działać. To nie, szanowni państwo, Francuzi tracą wartość pieniądza 20% w skali roku, tylko Polacy. Tak długo będzie to utrzymywane, jak będzie trzeba, szanowni państwo, i będą w tym zainteresowane państwa, które chcą osłabić Polskę, które chcą osłabić Europę Środkową, które chcą osłabić Węgrów, które chcą osłabić Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś, Ukrainę, prawda, a także Rosję, prawda? Ale za to wszystko te państwa nie zapłacą, tylko zapłaci Polska i zapłaci Europa Środkowa. I oczywiście Ukraina, zapłaci przy okazji oczywiście Rosja i Białoruś. Te kraje. To jest oczywiste. Szanowni Państwo, Polacy stali się biedakami z dnia na dzień. Szanowni Państwo, jeżeli dzisiaj oczywiście złotówka się umacnia, ale jakim kosztem? Oprocentowaniem kredytów 10%. Takim kosztem. Szanowni Państwo, gdy euro kosztowało 4,70, a inflacja w Unii to 10, to znaczy, że Polak wcześniej, gdy euro było po normalnej cenie, na przykład 4,20, to Polak za 4200 zł mógł kupić 1000 produktów za 1000 euro, tak? Teraz inflacja w wielu krajach, na przykład jak robimy zakupy na Litwie, Łotwie i Estonii, gdzie inflacja to 25%, a euro jest po 4,70, no to szanowni państwo, za produkt, który wcześniej kosztował nas 4200 zł, dzisiaj musimy zapłacić, już mówię, 5640, czyli tak, jeżeli wcześniej Polak płacił 4200, to teraz płaci 5600 albo 5700. Szanowni Państwo, my żeśmy z dnia na dzień zbiednieli o 50%. Z dnia na dzień, ale to następuje, jest coraz gorsze, jest coraz mocniejsze. Nie ma takiej sytuacji w całej Unii Europejskiej jak w Europie Środkowej. Nie ma takiej sytuacji jak w Polsce. Bo jeszcze mamy złotówkę, która spadła, teraz się umacnia, oczywiście ze względu na to, że musi się umocnić, jeżeli sytuacja pójdzie w drugą stronę, chyba że rzeczywiście w Polsce stwierdzą, że naprawdę będą brali te 400-300 tysięcy mężczyzn do wojska, no to ludzie zaczną stąd uciekać i nie będą tu wracać, no to wtedy prędzej czy później rynki zareagują i nie ma innego wyjścia, szanowni państwo, tak? No ale generalnie powinna złotówka się umacniać, tak? Tak więc sytuacja jest taka, moim zdaniem, że dopóki wojna na Ukrainie będzie niszczyć Ukrainę i będzie niszczyć Litwę, Łotwę, Estonię w tak strasznym tempie, Polskę, Czechy, Słowację, Węgry,
nie wiem, Naddniestr, nie wiem, Mołdawię, prawda? I będzie tak niszczyć drastycznie, w ten sposób, tak długo ta wojna będzie utrzymywana, tak, żeby Ukraińcy ciągle stamtąd uciekali, tak, żeby Ukraińcy w zimę nie mogli tam wytrzymać, tak, żeby ludzie się bali, tak, żeby jak było najwięcej śmierci, kalectwa, niedoboru, tragedii. Tak długo to będzie wszystko, szanowni państwo, trwało i będzie to trwało tak długo, jak te koszty tego, co się w obecnym dzieje czasie, nie będą rozciągnięte na całe NATO, na całą Unię Europejską. Tak to będzie długo trwało. Niestety, taka jest przykra prawda. Taka jest przykra prawda. Chyba, że po prostu w pewnym momencie Rosja nie wytrzyma, prawda? I w Rosji już po prostu pęknie. Ale no słuchajcie, szanowni państwo, w Rosji co ma pęknąć? Tam jest reżim, tam nie ma opozycji politycznej, tak? Tam nie ma opozycji politycznej, tam nie ma sprzeciwu, tam nie ma, tam jest bezpieka, wiecie, tam jest KGB 02. Przecież nawet na Białorusi do dzisiaj KGB nazywa się KGB. Rozumiemy. Tak. Niestety tak będzie, szanowni państwo. Niestety, szanowni państwo, tak będzie. Szanowni Państwo, dzisiaj ogrzanie domu gazem kosztuje minimalną jedną wypłatę w Polsce. I to niech będzie na samym koniec puentą tego, co się dzieje w Polsce. I jeżeli to się dalej będzie działo, Szanowni Państwo, to będzie się działo, no bo naprawdę nie tylko Rosja ma w tym interes, żeby niszczyć Europę Środkową, żeby niszczyć Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, żeby niszczyć Słowację, Węgry, żeby niszczyć Czechy, prawda? Bo to jest zawsze konkurencja, prawda? Pamiętajmy, świat jest obrzydliwy, świat jest mściwy, świat patrzy na swoje interesy, w ogóle w niektórych światach, w ogóle częściach świata nie znają takiego pojęcia jak za wolność naszą i waszą, to jest za wolność tylko i wyłącznie swoją własną, za swój własny biznes, za swój własny interes. Nikt się nad nikim nie zastanawia, nikt nikomu nic nie daje za darmo. Taka jest, szanowni państwo, prawda? To jest przykre, bo to jest bardzo ważne, bo szanowni państwo, jeżeli dzisiaj mieszkania w Polsce zostały tak wywindowane, że 2 razy taniej kupić mieszkanie w Hiszpanii, że ceny w Polsce są już na wysokości cen hiszpańskich, że ogrzanie gazu domem w Polsce w zimę czy elektrycznością kosztuje tyle, co wynajęcie domu w Hiszpanii, a w Hiszpanii dalej zarabia się 2 razy więcej i nie trzeba ogrzewać gazem. To coś chyba już nam mówi, szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, co będzie za rok, jeżeli będziemy w takim tempie mieli taką złą sytuację, albo za 2 lata, albo za 3 lata, a tym bardziej, jeżeli będziemy właśnie podejmować bardzo złe decyzje, które będą straszyć ludzi, straszyć Polaków, nie będą Polacy chcieli inwestować w Polsce, raczej będą stąd chcieli uciekać i nie będą chcieli tu wracać, prawda? A dodatkowo serwisy w Polsce będą upadały, prawda? Serwisy publiczne, a atrapy państwa polskiego już nie będą atrapami, a nie wiem czym będą, nie wiem, no bo atrapa to trochę udaje chociaż, prawda? Bo tak naprawdę instytucje państwa polskiego w dużej części to są atrapy. Atrapy, szanowni państwo, atrapy, które tylko udają, że komuś pomagają. Mnie przeraża, jak ja czasem dzwonię gdzieś i próbuję coś załatwić. Przeraża mnie to, po prostu przeraża mnie i nie widzę żadnej takiej jakby jakiejś nadziei. Gdyby tu jeszcze, ja powiem tak, gdyby w tej Polsce, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, były niskie podatki i łatwe podatki, i łatwo się tu prowadziło biznes, i się ciebie nikt nie czepiał, tak jak w normalnym państwie, jak w Wielkiej Brytanii, te urzędy mogłyby nie działać. To oni mogliby być mściwi, skumoceni, złapówkowani, ale żeby się nie czepiali, żeby były niskie podatki, żeby było prosto, to naprawdę można byłoby to przeżyć. Ale nie, ale nie. To pokolenie młode, niestety, szanowni państwo, w wieku 20-25 lat, 25 lat, ja zauważyłem, że oni są czasem gorsi. Oni są czasem gorsi, szanowni państwo. Mówię serio, po 25. Oni są gorsi niż ludzie z PRL-u.
Oni są gorsi, są tak roszczeniowi, tak zuchwali, po prostu człowiek idzie, wiecie, idzie i idzie, wiecie, człowiek, wiecie, no nie wiem, 40 lat, 35, 45 lat i tam jakiś gówniarz go straszy gdzieś tam. Ręce opadają, szanowni państwo, ręce opadają, tak, a teraz będzie coraz gorzej. Prawdopodobnie. No jeżeli to nie rozostanie, no to jest matematyka, no po prostu procent składany składa się zło, składa coraz gorzej, składa, aż dochodzimy do końca tego wszystkiego. Niestety, szanowni państwo, miłego dnia życzę, miejmy nadzieję, że Ukraina wygra wszystko. Życzymy Ukraińcom wolności, demokracji, szanowni państwo, życzymy Ukraińcom wolności, demokracji, szczęścia. Życzymy Ukraińcom, żeby ci, którzy chcą, żeby mogli wrócić do swoich krajów, żeby mogli się bogacić, żeby mogli żyć ze swoimi rodzinami szczęśliwie, żeby dzieci mogły być wychowywane w swojej kulturze, jeżeli chcą. Życzymy tego Ukraińcom, prawda? Życzymy tego Ukraińcom. W przeciwieństwie do dziwnych głosów, bo ja słyszałem, że na przykład dużo ludzi mówi, się cieszy, że o, zostaną tu Ukraińcy u nas, zostańcie już na zawsze. No ale może oni wcale nie chcą zostać, może chcą wrócić do kraju. Kto normalnych, uciekając ze swojego kraju, nie chce wrócić do swojego kraju? No jeżeli będzie źle, to nie wrócą. Ale ludzie, którzy tak mówią, nie wiedzą, co to jest emigracja, szanowni państwo. A na sam koniec dla tych ludzi przytoczę taki wierszyk miły sercu i duszy niejednego Polaka, niejednemu Litwinowi i Białorusinowi i może niejednemu Ukraińcowi. A więc dla tych, którzy nie rozumieją, co to jest ucieczka ze swojego kraju, życie na wygnaniu, życie na eksodusie, przytoczę taki mały wierszyk. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Życzę miłego dnia.